Ja tu na deszczu. Wilki jakieś. Do dziś, jak wchodzę do windy i ludzie się śmieją, bo pamiętają tę scenę. Zobaczcie, ile lat. Po raz pierwszy w kinematografii polskiej, zauważcie, po raz pierwszy na cały ekran wychodzi z rozporka. Co mam powiedzieć? Adaś, że już tak? Adaś jest gotowy. Słuchajcie, jak Adaś jest gotowy, to na co mam czekać? Czekamy na Was. Jesteście już? Jak jesteście, to witam Was na kanale Bój Kaczarka. Dzisiaj druga część, jak to powiedzieć, analizy jednak, jakiejkolwiek, ale analizy filmu Nic Śmiesznego. Ja wiesz, Adaś, jak przygotowałem się do analizy filmu Nic Śmiesznego, to obejrzałem Chłopaki Nie Płaczą. To jakaś freudowska pomyłka, że mi się te filmy mylą? To jest możliwe, czy nie? Oczywiście mamy espresso, czyli woda najpierw. Espresso. Ostatnio występowałem w kuźni kulturalnej z moim kabaretem i coś powiedziałem o espresso i z widowni cztery osoby naraz mówią najpierw woda, potem espresso. Także jest, są nasi wszędzie, moi drodzy. Myśmy w zeszłym tygodniu skończyli w takim dobrym momencie, bo przed wybuchem mostu z naszą analizą. Właśnie, słuchaj, to musimy bardziej analizować, mniej gadać takich głupot, nie? Analiza, jak to byś popatrzył na tę scenę z punktu widzenia. Nie, w tym filmie nie ma czegoś takiego, że jak ja bym popatrzył z punktu widzenia. To jest punkt widzenia reżysera, artysty, tego, który opowiada w pierwszej osobie. Tak naprawdę to jest film o Marku Koterskim, grany przez Cezarego Pazurę. Zaczynamy, druga część. Nie ma co. Nie czekajmy. Jedziemy z koksem. 3, 2, 1. Z koksem, tam się powiedziało. Jedziemy z koksem. 3, 2, 1 i but. Dobrze, zatrzymaliśmy się tuż przed mostem. To dobrze, bo most trzeba było sprawdzić. Słuchajcie, tak naprawdę scena, gdzie wyrzucono go za to, że wybuchł most, naszego bohatera w filmie Klęska. Scena jest o tym, że większość budżetu filmowego poszło na zbudowanie mostu, który ma zostać wysadzony. Słuchajcie, w naszym przypadku było dokładnie tak samo, bo pani Dorota Ostrowska no, musiała wydać bardzo dużo pieniędzy, żeby ten most zbudować. Bo clue polegało na tym, że przez ten most musiał przejechać samochód i musieli przejść ludzie, konie, wozy. To musiało być naprawdę, no to musiało być prawdopodobne. To nie można było sobie zrobić tekturowego mostu i go wysadzić w powietrze. Zbudowany był gdzieś w Campinosie, nie gdzieś, tylko w Campinosie, który, że tak powiem, Campinos jest pod ochroną. Pamiętam, że wtedy na zdjęcia przyjechałem z Markiem Kondrata. Dlaczego z Markiem? A bo myśmy tam kręcili też scenę las. Możesz powiedzieć, no mi las, no jak na chuj. No ale to tam kręcili. Dlatego ja byłem z Markiem. On miał wtedy Hondę Accurę. Pamiętam ten samochód, bo się w nim zakochałem. Pierwszy raz widziałem zachodni samochód na żywo, tak namacalnie. I on miał takie złote litery. Honda Accura. Było napisane, pamiętam, się tak strasznie podobało. I Marek mnie tym samochodem wiózł na plan i z planu. Przeżyłem to bardzo mocno. Powiedziałem, że kiedyś też będę takim aktorem i też sobie kupię taką Hondę Accurę. No i akurat nie kupiłem. Kupiłem inne auta w życiu, a tego akurat nie. Ale byłem wtedy bidny jak mysz kościelna. Boże ty mój, żeby mnie Kondrat do pracy woził. Nie wiem, dlaczego on to zrobił, przecież on nie jest taki wylewny. Pozdrawiam cię, Marku. No i słuchajcie, i tam siedziały cudawianki. Scena opowiada o tym, że drugi reżyser chce zabłysnąć przed producentem, który tego dnia był osobiście na planie, no bo jednak pół budżetu na most, to musi zobaczyć, jak te pieniądze zostały wydane. Wojsko przebiega, uciekają, ostrzeliwują się po akcja i na znak drugiej reżyser, którą gra pani Śleszyńska, która podniesie czapkę do góry, to wtedy ten wojskowy zdetonuje most. I ja pamiętam, że zapytałem się Marka Koterskiego, dlaczego ten wojskowy, który ma zdetonować most, klęczy na jednym kolanie. On mówi, że tak muszą. Że tak mają saperzy
w tym, że on musi na jednym kolanie klęczeć i czekać na sygnał i wtedy odpala. To ciekawe. No wyobraźcie sobie, że teraz jest strzelanina, a on musi klęczeć na jednym tym. No przecież go zastrzelą, nie? Nie może się schować gdzieś i strzelić. No nie może. Musi być na tym jednym kolanie. I pamiętam, że tak nas uczyli strzelać w wojsku. Że ręka wyciągnięta i nie, że celujesz ręką. Na przykład ja teraz strzelam do tej kamery, a teraz do tej, nie? Będę strzelał. O, ręką. Nie. Nogą zakroczną się robiło to wszystko. Stoisz i nogą zakroczną robisz, a ręka jest cały czas w miejscu. O, i tak strzelasz. Scena jest kultowa, kiedy właśnie drugi reżyser chce zaistnieć i podnosi czapeczkę i niechcący wywala most. Zastanawiam się tylko, czy to rzeczywiście się zdarzyło Markowi Koterskiemu, bo jeżeli on robił film o sobie, no to jeszcze spłaca ten most do dziś. I ja pamiętam, że to było moje pierwsze spotkanie z mistrzem Kowalewskim, jak on zagrał. I mówi, to nie był ten most. Tak, ten był. Nie. Tak niestety, panie producencie. Nie! Ja tylko chciałem pokazać panu. Nie! Jaki to będzie? Nie! Znak! Nie! I pamiętam, że ja miałem uciekać przez te wydmy, takie piaski. I patrzcie, mówię po Koterskiemu już. Miałem uciekać przez te wydmy, takie piaski. I tylko reżyser pokazał mi trasę, dlatego że jak już tam zostawiłbym ślady, no to już nie ma gdzie kręcić. Także robiliśmy to tak jak Ostatni dzień lata. Jan Machulski robił taki wybitny film Szkoły Polskiej w latach 50., gdzie też tylko pokazywali sobie palcem gdzie, a potem wszystko działo się na wydmach, no bo się zostawiało ślady, już nie można było dalej kręcić dubla, to tylko było wszystko w jednym dublu. Tak samo tutaj mógł być tylko jeden dubel. I Marek mówi, i w tamtym miejscu, jak gdzieś będziesz, to wyrzuć czapkę na ziemię. No i tak zrobiłem. To się tak wydaje, ale musiałem zapierdzielać naprawdę mocno, no bo to musiało zrobić wrażenie. To był ciekawy plan w ogóle, bośmy kończyli to tuż przed wybuchem. Pamiętam, że zaczęło siąpić. Oni musieli przejechać tymi koniami przez ten most. Już nie było ekspozycji tak zwanej, gdzie za mało światła było. A taśma ma pewną czułość i mieliśmy tak wybitnego ostrzyciela, że on dał radę to wszystko wyostrzyć. I zdjęcia do tego filmu robił Bogdan Stachurski, też wybitny operator. Zresztą prywatnie tata żony Roberta Lewandowskiego, to kiedyś wam opowiadałem. Ania była na planie u mnie, właśnie przy Nic Śmiesznego. A przy I Love You był Piotr, jej brat. No. Ania do dzisiaj ma autograf ze mną, zresztą pokazywałem na Instagramie kiedyś. Most oczywiście wysadzaliśmy na koniec zdjęć, jak już wszystko zagraliśmy. No bo sam moment wybuchu, ten wiatr na producenta, gdzie mu zwiewa kapelusz, no to jest wszystko sztuczne, nie? Żeby nie jeden do jednego, że jak most był, już nikogo nie było, ani za mostem, ani przed mostem, myśmy tylko po moście musieli nagrać ludzi z drugiej strony, jak ten most jest spalony. Że nie zabili mnie tylko dlatego, że wszyscy zostali po drugiej stronie. No i za to go wyrzucili z filmu. To ciekawe, że tylko taka jest kara, nie? Że nie musisz płacić za to. Tak, to bym sobie powysadzał parę mostów. Potem jest taka scena z Żenia Priwiezencew, zagrał tylko jedną scenę, że właśnie będzie wiercił dziury, borował dziury w sąsiad. 13 lat temu w mieszkaniu pode mną zamieszkał jakiś kretyn, zatrudniony gdzieś podobno jako aktor, który codziennie od przyjścia z roboty przez resztę dnia i część nocy wierci dziury w ścianach i suficie. Dzisiaj przychodzą do mnie koledzy z wiertłami udarowymi. Będziemy razem borować dziury. Powiem wam, że ja nie rozumiem tej sceny, po co ona jest. Adaś się śmieje, a ja do dziś nie wiem, czemu ma służyć ta scena. Żeby pokazać, że jednak świat dookoła zwariował bohatera? Chyba tak. A z nim nie jest tak najgorzej. No i jest ta scena moja ukochana. Czyli jadą z Markiem Kondratem za miasto. Jedzie właśnie reżyser, czyli Marek Kondrat, kierowca. Kierowcy to zawsze o kierowcach. Widzicie, i to nie pada w filmie. I nie wiem czemu to tak jest. Dlatego, że w Didaskaliach oczywiście to było.
w Didaskaliach to był, że kierowca, którego gra pan Stelmaszyk, że kierowca to był taki, który donosi producentowi. On zawsze wszystko wie. I w Didaskaliach to było, a w filmie to nie pada. Ja myślałem, że to pada gdzieś w filmie. On przyjeżdża po aktorkę pijaną, on wszystko widzi, przychodzi se wcześniej, ja przyjechałem ten, tak samo jak jadą tym samochodem. I on mówi, co tak daleko od miejsca bazy? Będzie z 50 kilometrów. To lepiej. Już 70 prawie, panie reżyserze. 70? To ile jeszcze masz na zamiar tak wozić? Zawsze jest dalej niż trzeba. W każdym razie ja, drugi reżyser, lekko widać skacowany, mówię, jak ma być dobry obiekt, to warto jechać, no nie, do dobrego obiektu. No i przyjeżdżają do obiektu. No i ten Konrad taki, pamiętam takie zadanie dostał Marek Konrad. I on mówi, gdzie jest ten obiekt drugi? On mówi, no tu. Gdzie? No ten, tam. Myślisz, że on jest w zasięgu mojego wzroku? Mówi Konrad, że... Czyli ten obiekt jest w zasięgu mojego wzroku? I tutaj Marek Koterski go poprosił, żeby zrobił takie... jak sokół. I słuchajcie, i on jest sokołem przez chwilę. Zauważcie, Marek Konrad jest tak... w zasięgu mojego wzroku i on tak... Chcesz powiedzieć, że ten obiekt znajduje się w zasięgu mojego wzroku? Tym okiem, jak ptak. I ten, i że on potrafi, na przykład, że potrafi reżyser powiedzieć taką bzdurę aktorowi, mówi, bądź jak sokół. I on jest sokołem przez chwilę, kurde. Ja nie wiem, jak ten Konrad jest wybitnym aktorem. No jest ta scena, w której się nie śpieszymy. Reżyser prosi, żeby się nie śpieszyć. I mówi tak, pokaż mu, to jest ten, tu, ten, ten. Co to jest? On mówi, to jest, no to jest las. Możesz mi powiedzieć, po chuj mi las? Jak to pochuj? W scenopisie pisze, że las jest napisany. W scenopisie? Znajdź mi to w scenopisie. No i pokazujmy. Przewróć kartkę, nie? O kurwa, czytaj. Oczom ich ukazał się las krzyży. I potem ma znowu scenę erotyczną z Joasią Jędrejek, z którą spotkałem się potem w 13 posterunku. I ona opowiada, wczykują się do randki. I to fajnie, bo on znowu jest tym biednym, skulonym, skurczonym takim misiem, a ona jest tą taką heterą. Czyli on nie jest samcem alfa cały czas, ten nasz bohater, zauważcie. I ona mu mówi, to, że my wylądujemy w łóżku, to było dla mnie jasne. Było tylko pytanie, kiedy. I zauważcie, i ona się szykuje, rozbiera, kąpie, a on szykuje łóżko po swojemu, nie? Czyli dokładnie prześcieradło chowa do wersalki, rozkłada elegancko ten kołderkę. To coś strasznego. No i dla niego jest ważne, czy ona może być. Ja pamiętam, że czytałem, że to, mówię, to takie ogólne. No wiecie, o co chodzi, czy może, czy nie. Proponuje jej prezerwatywy i ona mówi, fu, pani, zobaczcie teraz, bo to jest autentyk, jaki był kiedyś stosunek kobiet do prezerwatyw. Przysięgam wam, że tak było. One się tego brzydziły. Jak ktoś proponował prezerwatywę, znaczy, że się puszcza. Znaczy, że jest kimś, kto seks, że to nie ma miłości. Jeżeli ktoś, słuchajcie, to było nieprawdopodobne, że jeżeli chłopak proponował dziewczynie współżycie w prezerwatywie, to znaczy, że on jej nie traktował poważnie, że on się nie chciał z nią żenić, że on chciał ją tylko fizycznie wykorzystać. To był obłęd. No ale tak było, niestety, i to jest w tym filmie. Jeżeli ktoś tej sceny nie rozumie, to ja ją właśnie wam teraz tłumaczę. I zauważcie, i to jest jednak film o tamtych czasach, że jak teraz ktoś nie rozumie tej sceny z prezerwatywami, że ona się ich brzydzi, to znaczy, że nie rozumie tamtych czasów. Ja wam, mam nadzieję, teraz to wyjaśniłem. Ona mówi, musisz uważać! No i on... To powiem wam, jak teraz patrzę na to z perspektywy wielu lat, ta moja postać, ta wygięta główka taka... I to ten, to powiem wam, że żebym tego teraz w tych czasach nie zagrał się. Wtedy nie wstydziłem takich rzeczy. A teraz by mi to sprawiało bardzo dużą przykrość, powiem wam szczerze, nie mogę. Patrzę jak na obcego faceta, powiem szczerze. No tu jest taki wstrząsający jej monolog, gdzie on taki przerażony, czy wyjdzie mu ten stosunek, czy nie wyjdzie. A ona opowiada mu historię, jak poszły z koleżanką w górach do takiego bacy, żeby załatwić sobie jagnię na grilla. Wyobraźcie sobie, dziewczynki, proszę załatwić jagnię na grilla. Jagnię na grilla, proszę załatwić.
No i on jej tak tam wziął jej, posadził ją na stół, nogi do góry i tak, i tam ją, tak ją wziął, że miała chyba 3 czy 4 orgazmy pod rząd. A potem jak nic sobie wyskoczył, jeszcze koleżankę trachnął. Ja pamiętam, że ten monolog, to musi faceta zabić. Taka wiadomość, że ona jest po takich przeżyciach kontrolowanych. A ten tutaj jest przerażony, żeby raz jakkolwiek. I on jest w takiej sytuacji, ten miauczek biedny. No i dlatego... No i ona mówi, scena, uwielbiam, jak ona tak patrzy w górę i mówi, no to żeśmy zaszaleli. No to rozczarowanie. Wszystkie kobiety są rozczarowane tym Miałczyńskim. To jest jego tragedia. Ja myślę, że o to chodzi w tym filmie. Wszystkie są rozczarowane. Żona, dzieci, wszyscy. To jest moja ulubiona scena, kiedy on idzie i mówi, o Jezus, o Jezus, o Jezus, o Jezus. I z palcem tak koniecznie Koterski kazał. Ja mówię, dlaczego? Bo tak było. O Jezus, o Jezus. I podchodzi facet i się pyta, czy dobry jest ten piesek do spalenia w szopie, żeby go opalić i położyć. Panie Arystece, czy ten piesek będzie dobry do spalenia, żeby leżeć spalony w chacie? Jak to ten piesek spalony? No, uśpi się go, opali trochę i położy do ujęcia w spalonej chacie. Spierdalaj, bo siebie zaraz uśpię, każę uśpić, opalić i położyć do ujęcia. O Jezu, o Jezu, o Jezu. Wszyscy wielcy humaniści, kurwa jego mać. To jest scena w dymach. Tam operatora gra Jarek Jakimowicz. Pamiętam, że reżyser wybrał Jarka Jakimowicza, bo mówi, wiesz co, bo ci operatorzy zawsze są przystojni. I rzeczywiście większość operatorów, jakich ja znam, czy znałem, to byli przystojni faceci. Nawet na wydziale operatorskim to byli najprzystojniejsi faceci w szkole filmowej. Na aktorskim takich nie było, na reżyserii nie było takich facetów, jak na operatorskim. Wszystkie te dziewczyny za tymi operatorami szalały. Bardzo dużo było małżeństw, że facet jest operatorem, a kobieta jest aktorką. Operator też inaczej patrzy na aktorkę, inaczej ją świeci, inaczej pokazuje, żeby była ładna. On widzi takie rzeczy, których aktor nie widzi. I dlatego Jakimowicz w tej roli. Miałczek w lewo, miałczek w prawo. Nienawidzę, jak ktoś do mnie miałczek mówi. Dawaj, miałczek! Ty, ty! Dawaj! Dwa fakultety skończone, a ja biegam, zapytam z jakimś dymem po planie. Z tym sobie facet nie może poradzić. I to jest straszne. I to jest cała prawda, jak zaczyna do ciebie dochodzić, co ty tu robisz. Facet zrywa tutaj zdjęcia, wyrzucają go oczywiście. I potem jest scena z Węgierką, którą oczywiście, która używa mojego palca. Wszystko było fajne w tej scenie. Ten facet znowu się czuje, nie był samcem alfa, bo jest potrzebny jej tylko mój palec do tego, żeby jej było dobrze. To straszne, że kobieta używa faceta tak bardzo, tak przedmiotowo, prawda? To o to chodzi w tej scenie, że on cały czas jest niżej, zauważcie. Tamto przynajmniej był w kobiecie, a tutaj koniec, to już tylko palec jest potrzebny. On spada coraz niżej w tym filmie. Oczywiście przychodzi do biura, a Maciek, jego kolega, też ma palec owinięty bandażem. Ja pamiętam tę scenę, robiliśmy, kiedy on ma monolog wewnętrzny, mówi, kurczę, jestem tylko dodatkiem do jej tego. I to, jak mu tak ręka chodzi i ta głowa mu po tej poduszce jeździ, to robił Koterski, mnie szarpał za rękę. Kamera stała, a Koterski mnie szarpał, a ja sobie miałem myśleć. I pamiętam, że nie mogłem parę razy zagrać, bo on tak, Marek bardzo mocno podchodził do tego, tak, takie miny robił, tak szarpał, zmieniał rytmy tego, tak jakby rzeczywiście ten... I mnie to tak śmieszyło, mi Marek, już skończmy, on mówi, nie, czekaj, bo muszę inaczej, tak, teraz szybciej, teraz wolniej. I sobie tam coś gadał pod tym. Jezus Maria, on strasznie mocno to reżyserował i przeżywał. Nieprawdopodobne. No dobra. Okazuje się, że po latach on zostaje pierwszym reżyserem. No i musi zatrudnić operatora. Dzwoni do swojego kolegi, z którym obiecał sobie film. No ale dzwoni z budki telefonicznej. Rzeczywiście kiedyś na Ursynowie były takie budki telefoniczne, na szybko zrobione. Ursynów kiedyś wyglądał tak, że stały bloki i dookoła była Sahara, pustynia. Jak popadało, to trochę trawy wyrosło, tak? To był, no, po prostu klepisko. I w oddali jakiś las, las kabacki. I wyobraźcie sobie, ja pamiętam ten Ursynów, bo wtedy wynajmowałem tam mieszkanie. Myśmy nie znali nazw ulic. Taksówkarze nie chcieli się zapuszczać w Ursynów, bo nie było GPS-u. Trzeba było znać ulicę. Kto by się nauczył nagle
ponad 100 czy 200 tysięcznego miasta na pamięć. Nie da rady. Musiałeś wiedzieć, gdzie jechać, to wtedy on się łapał. To nieprawdopodobne. I takie budki były, że one pod wpływem deszczu się zapadały pod wodę, były coraz niższe, a z kolei te kable do słuchawki też były coraz krótsze, dlatego że jak chuligani wyrywali kabel, to przyszedł facet z łączności. Jak się naprawia zepsuty kabel? Każdy facet powinien wiedzieć. Jak się urwało, to musisz znowu ten kabel z jednej strony oczyścić, czyli go skrócić i dołączyć i on potem będzie działał, tylko on już jest troszkę krótszy. Jak urwali drugi raz, to jest znowu krótszy i jak on wreszcie dochodziło do takiej paranoi, że ten kabelek był taki krótki, że tylko można było odłożyć słuchawkę i przy nim gadać. To było coś strasznego i upokarzającego. I Marek to wykorzystał, zrobił właśnie taką budkę, pod którą musisz się wcisnąć. Kabel był krótki, możesz tylko przy jednym uchu. No i oczywiście jeszcze pies, nie wiadomo skąd. Nie wiem skąd Marek wpadł na taki... Ale chyba już wiem skąd wpadł. Tak po prostu było. Zagraliśmy tę słynną scenę, gdzie słowa ja tu na deszczu. Wilki, jak jest! Przylekaliśmy sobie ten film od lat! Ale jak nie! To nie! Nie! To weszło do użytku wszystkich Polaków i świadczy o tym, że ja zrobiłem wszystko. Ja naprawdę ten, a ty taki jesteś. To jest to, ja tu na deszczu. Ile razy ja to w życiu słyszałem? To ja tu na deszczu, wilki jakieś. Patrzcie, że to taki tekst. I ja pamiętam, że urywałem ten kabel gębą, oczywiście nie gębą, i na tego psa, który miał przede mną uciec i on nie chciał uciec. No ale wreszcie tam jakoś zrobili, już mnie nie było na planie, że on pobiegł w inną stronę. Ja wtedy miałem zapalenie ucha, opowiadałem wam o tym. Miałem ciężkie zapalenie ucha. To był marzec, woda strażakom, bo deszcz był sztuczny. Deszcz sztuczny znaczy, że mają taki, tak jak prysznic, takie polewaczki i leją na ciebie z góry strażacy. Więc słychać go... Ja gram, potem muszę ten głos nagrać i tak w studio. Masakrycznie się pracowało przy tej scenie, powiem wam szczerze. I ta woda zamarzała im w sikawkach, było tak zimno, a ja mam zapalenie ucha. Tu byłem oczywiście ubrany w taki kostium do nurkowania. Wiecie, miałem taki, pamiętam, że miałem taką piankę pod kostiumem, żebym przeżył, no ale głowa musiała być odkryta. Ja nie wiem, jak ja to... No potem się dziwić, że miałem potem w przyszłości miałem dwie operacje na zatoki. No bo to się takie rzeczy potem odkładają w organizmie, odkładają. Dlatego jest kinematografia w Hollywood, bo tam jest zawsze ciepło. Ciepły deszcz, szybko schnie. No kasowy to nie będzie. No wiesz, być albo mieć. Uwielbiałem te rozmowy artystów w tamtych czasach. Ty, no ale kasowe to nie będzie. No stary, być albo mieć. Ja tak w dupę dostałem za to, że grałem w komercyjnych filmach, żebyście wy wiedzieli, bo przecież inni grali w artystycznych. No i to było ważne, a nie jakieś psy, czy król, czy killer. To produkcyjniak dla hajsu. No niekoniecznie. On rezygnuje. Nasz bohater w następnej scenie idzie powiedzieć, nie ma kierownika produkcji, jest pani sekretarka, która ma dwa ręczniki, różowy i niebieski. Ona o ręcznikach, a on o tym, że chce zrezygnować z pracy. I to jest piękna scena, bo to jest o tym, jak ludzie się kompletnie mijają w życiu. W tym, co mówią, w tym, co myślą. Że każdy żyje swoim życiem wewnętrznym. To co? To który? Mówi pani, nie wiem, różowy? Nie, no niebieski. To jest coś strasznego. Piękna scena z Krysiątka. Piękna. I tu jest właśnie ta scena z modelką, której potem podpalam włosy. I to, co wam mówiłem, Marek Koterski napisał piękny ten scenariusz, gdzie są piękne opisy tej sceny, zanim one dojdą do głosu. Na przykład jest opisany uśmiech bohatera i rozjarza się nagle w uśmiechu, z tych uśmiechów, który tam... I to jest to, że ja ubłagałem Marka, żebym to powiedział jako monolog wewnętrzny. Że on zwalnia, patrzy na tę modelkę, która jest w biurze, i rozjarza się w uśmiechu jednym z tych. I tam jest cały opis tego uśmiechu. To miało nie wejść w ogóle do filmu. Ja Marka ubłagałem, żeby to weszło. Dlatego, że mi bardzo żal tej jego literatury. Ja uważam, że on te wszystkie scenariusze, które zrealizował, powinien wydać jako książki do czytania, żebyście wiedzieli,
co straciliśmy przy okazji tego, że masz już konkretny obraz, a on ma tam opis tego obrazu. Możesz sobie w głowie stworzyć inny film ze sobą w roli głównej na przykład. To by było ciekawe. No oczywiście scena z modelką, to już wam opowiadałem wielokrotnie. Rzeczywiście partnerka, z którą miałem tę scenę, była wyjątkowej urody. Byłem bardzo nieśmielony, jak zobaczyłem ją w rajstopach z nagim biustem. Ona była w peruce, no bo tę perukę trzeba było spalić. Ale była rzeczywiście dość śliczna dziewczyna. Rzadko się takie dziewczyny spotyka, bo są bardzo zdolna osoba. Oczywiście Maciek, mój kolega, też ją miał, bo jak wchodzę do biura, to mówię, masz ogień, ognia? No, bo ona chciała ogień, bo też była stremowana. I potem jest monolog w windzie, który uwielbiam i przytoczę wam go w całości. 40 lat z moich 40 lat zmarnował mi komunizm. Nerwica, umysłu zniewolenie, rozpad osobowości, skundlenie. Dzieła zniszczenia dokończyła demokracja. To jest wstrząsające. Słuchajcie, wtedy tego nikt nie rozumiał. Bo ta demokracja była króciutka, ona dopiero co się zaczęła, dopiero kiełkowała. A w tej chwili zobaczmy, że dzieła zniszczenia dokończy demokracja. Bez względu na to, jaki jest system, my się sami zniewalamy, skundlamy, robimy wszystko na przekór. Straciliśmy instynkt samozachowawczy jako ludzkość. Zauważyliście to? Stąd te nieporozumienia, wojny, konflikty na Boga jedynego. To ten monolog mnie rozwalił tym razem, bo on jest coraz bardziej aktualny, coraz bardziej go sobie uświadamiam. No i potem scena w windzie. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! Do dziś, jak wchodzę do windy, ludzie się śmieją, bo pamiętają tę scenę. Zobaczcie, ile lat. No a potem, kiedy on jest pierwszym reżyserem, on musi wykonać, idzie do rekwizytora, którego gra Jerzy Bończak. I to był mój pierwszy dzień zdjęciowy. Okazało się, że ja wchodzę i mówię, proszę pana, chodzi o to, że ja potrzebuję coś tam. Penisy męskie. I reżyser mówi, stop! Ja mówię, co źle było? On mówi, nie, dobrze, jedziemy dalej. Ja mówię, no to dlaczego nie idziemy dalej? Bo inaczej ustawiam kamerę. On montował to na bieżąco, czyli z dużego planu było tylko moje wejście i potem już na bliskich nasz dialog, koniec. I myśmy o 15 byli po zdjęciach zamiast o 20. Ja byłem w szoku, jak Koterski pracuje. On po prostu wiedział, czego chciał. Wiedział dokładnie co do sekundy. On miał film w głowie, cały, ze wszystkimi bohaterami. Najpierw dwa rodzaje fiutów penisów męskich. I tam jest taki zabawny, takie męskie, ile ma przeciętny penis i tak patrzą na siebie. 6, 4, 15 centymetrów. No, powiedzmy. Także, byście wiedzieli, w tamtych czasach przeciętny miał 15. Ale ponieważ jest zjawisko akceleracji, to nowe pokolenia mają dużo więcej. Z centymetr na przykład. No i potem się zaczyna scena, gdzie ten członek penis męski gra. I on właśnie ma sprężynować do brzucha. Od brzucha, do brzucha. I od brzucha. Bo ona mu odpina spodnie i ten członek wychodzi. Słuchajcie, i rzeczywiście cały ekran to jest penis. Po raz pierwszy w kinematografii polskiej, zauważcie, po raz pierwszy na cały ekran wychodzi z rozporka. To co z tego, że on jest sztuczny, ale nie było takiej sceny nigdy. I ja to reżyseruję jako ten Adaś Miałczyński. I ten taki Wysocki, który gra tę scenę z Grażyną Trello, robi takie dziwne, mówi, no co ty, no wiem, że ci jest dobrze, ale to takie miny musisz robić. I on mówi, nie, bo on takiego tego ch**a zrobili na te ch**a zrobili na takich tych. Mówi, że mi zgilotynuje mojego ch**a. No i rzeczywiście nie zrobili tak, jak reżyser chciał, bo o tym była wcześniejsza scena. Tylko po swojemu, panie Rcezę, będzie pan zadowolony. Nienawidzę też tego w kinematografii. Po tym, jak reżyserowałem film, to zrozumiałem boleśnie, jak wszyscy mówią, Czarek, ale uspokój się, wszystko będziesz miał, stary, my się na tym znamy, ja mówię, nie, bo ja sobie wyobrażam, że to, ale stary, będziesz miał tak, tylko lepiej. No i zrobili lepiej, że mu tak zrobili takie na ten zaczepy, że mu zgilotynowało jego własnego. I druga scena, znowu do rekwizytora idzie, że chce, żeby mu pęczniał w spodniach. I mówi, jak sobie wyobraża, z jednej, z drugiej strony dętkę trzeba zasklepić po prostu i pompować tam powietrze. No i okazuje się, co? Zrobili trochę inaczej, po swojemu.
I na zakończenie uwielbiam tę scenę, jak reżyser chowa się w szafie, bo już nie daje rady. Czyli to nie jest samiec alfa cały czas, nie? Zauważyliście? Adasiu, gotowe, otwiera drzwi od szafy. Kręcimy, Adaś! Kamera. Kamera. Tego, już ma dosyć. Jest taki moment, jak reżyserujesz cokolwiek, że masz kompletnie dosyć. Już nienawidzisz wszystkich i wszystkiego. No i tam jest oczywiście ten taki mój ulubiony motyw pijanej aktorki, która się śpieszy na lotnisko. Jeszcze ona ma tego samego dnia spektakl. Jeszcze się tłumaczy, dlaczego jest pijana. Ma schowaną piersióweczkę w tym w rekwizytach i sobie popija. Ale jak grałem dzisiaj spektakl. No i jakby to nie przeszkadzało, no zdąży wytrzeźwić, ma wszystko obliczone, to zawodostwo. I to jest dużo prawdy w tym, że podczas grania w filmie aktorzy bardzo często lubili sobie popijać, są w ogóle legendy na ten temat, ale to jest temat na inny odcinek. Potem pojawia się Monika Trylińska, która zagrała Małgorzatę. Taka scena właśnie na pętli tramwajowej. Podobają się moje kwiaty? Nie, to je wyrzuciła. Wzięła go za rękę i już będzie z nim. To jest ta kobieta, na którą czekał całe życie. No i to jest ta scena, gdzie on ze zdenerwowania, że tak ją kocha i tak jej pragnie, nie może przestać prykać. Wiecie, chodzi o pierdzenie, no ale no, w filmie trzeba to jakoś powiedzieć delikatnie. Że z tej emocji prykałby cały czas. Ale czemu ona nie pryka? Może ona mnie i mnie kocha. Ja ją kocham za bardzo i prykam z miłości. On tak mówi. I potem jest scena, gdzie on chce pryknąć tak, żeby ona nie słyszała. Wychodzi do łazienki i w didaskaliach jest to opisane w ten sposób, że odciąga pośladek i pryka, bo jak odciągniesz, żebyście wiedzieli, ja mówię, ale Marek, po co on odciąga pośladek? On mówi, no jak odciągniesz pośladek, to nie słychać, słychać tylko takie pff, a jak nie odciągniesz pośladka, to jest pff, i słychać. Kurde, ja się zastanawiałem, muszę kiedyś spróbować. To niekoniecznie tak jest. Obalam ten mit, ale według Marka to tak było, że jak dobrze odciągniesz pośladek, to słychać tylko syk. I dlatego on potem sobie wywietrza, trzepiąc piżamę, tego bąka z gaci, nie? Żeby nie zanieść zapachu do łóżka. I jak myśmy to kręcili, to Marek chciał mi pomóc. Bo on jak odciąga pośladek i pryka, robi żeby na wszelki wypadek, żeby jak jednak był jakiś dźwięk, to żeby go przytłumić rzekomym kaszlem. Marek chciał mi pomóc i co chwila za kamerę robił i mi to nie pomagało. Wyobraźcie sobie, o co chodzi. A on chciał, żeby to było synchronicznie. I ja sobie i nie uwierzycie, ale zrobiliśmy chyba 20 dubli. Cały czas mu się to nie podobało. Nie rozumiem tego, bo to od pierwszego razu, że było dobrze. No ale dobra, okej. Okay. Potem jest ta moja ukochana scena, no bo film jest gotowy. I oglądają go cenzorzy, no to jest tak zwana kolaudacja. I pięknie to pokazał reżyser Koterski, że ta kamera jedzie po twarzach tych ludzi, którzy siedzą i muszą obejrzeć film, żeby no, zdecydować się, czy on idzie do dystrybucji, czy nie idzie do... Co dalej z tym filmem robić, bo jednak kiedyś filmy były za państwowe pieniądze. I siedzą takie cymbały, nie? Wszyscy mają... No bo jak zrozumieć artystyczny film? Słabo, nie? Trudno. No jak zrozumiesz, to, no to twoja wina. Lepiej nie rozumieć artystycznego filmu. I oni mają takie miny, takie głupoli, nie? Zauważcie. Tylko jest taka panorama po tych twarzach i to wystarczy. To jest cała, uważam, jak to się mówi, cały komentarz Koterskiego na temat tych, którzy oceniają filmy. No i jest scena z panem Bronisławem Pawlikiem, czyli z cenzorem. Proszę pana, zasadniczo nie mam zastrzeżeń. No tylko te dwie sceny. Puścimy ten film, jeżeli pan wytnie sceny z członkami. Z penisami, znaczy? Przepraszam, z penisami. Ależ to są sztuczne członki. Penisy. Penisy. No, ale wyglądają jak prawdziwe. To chyba dobrze, nie? No, niestety. Ale to są moje najlepsze sceny. To warunek. Jak kocham tę scenę. Jest tak przewrotna, absolutnie scena. Słuchajcie, są takie rzeczy w filmie, które jak wyglądają jak prawdziwe, to nie jest dobrze. No. I potem on po tej cenzurze idzie napić się wódki do kolegi Maćka i patrzy, tam jego ukochana, przy której
z którą nie mógł skonsumować związku, bo ciągle prykał z miłości, jest już z jego przyjacielem Maćkiem. No bo on jej daje to, czego ten jej nie dał. No. I troszeczkę mi z tego filmu wynika, że kobiety są bardziej przywiązane do emocji cielesnych niż mężczyźni. To jest moja chytra taka opinia na temat tego filmu, no bo z tego tak wynika. Każda poszła do tego Maćka, bo on jej wreszcie zrobił to, czego ten nie mógł jej zrobić. A okazuje się, że to jest totalna motywacja tych kobiet do tego, żeby być z facetem, że facet musi kobietę posiąść. No i on zostaje sam na sam z dożycą, suką doga. I to pamiętam, że ta scena też jest taka wyjątkowa, bo ona też jest... On już niżej nie mógł... Zauważcie, że on niżej nie mógł spaść. On się znalazł w sypialni, na materacu, z dożycą, gdzie pije alkohol. A nie wolno przy dożycy pić alkoholu, bo to mówi Maciek. I ten Maciek przychodzi, go dbija jeszcze jednym tekstem. O tej Małgorzacie, przy której on prykał z miłości, mówi: ty, ale ona se lubi pryknąć przy tym. Przy tobie też to miała? Czyli on nawet nie spróbował. Także to jest już dno dna. No i on wraca z tego dna, pijany do domu. I właśnie mówi o tym, że umarł oczywiście w listopadzie, w tym miesiącu. W listopadzie jest Wszystkich Świętych. No to jest najstraszniejszy miesiąc. Ciemno, ponuro, leje, fuj, le. Polski listopad, to powinno się wyciąć z kalendarza, nie? Ja, tragedia. I pijany przyszedł. No poniedzi sobie córka z matką chciały zażartować i mówią, że utną mu głowę. No i tam go przywiązuje żona do mebli. Córka go knebluje. Córka go knebluje misiem. Zakładają mu serwetę na ten i zamiast tasakiem, ona zmienia w ostatniej chwili, uderzają go kaloszem, a on ze strachu umiera, bo to jest wrażliwy człowiek. Jak to było? A mnie jakby ktoś zakorkował. I tam jest taki monolog, którego ja nie przytoczę wam w całości, bo on jest dość długi, ale jest bardzo mądry. Ja pamiętam, że przeżyłem bardzo mocno ten monolog, bo on niestety znowu wszystko mówił nie tylko o mnie, ale w ogóle o naszych artystach, wykształciuchach. Myślę, że co jesteśmy wykształciuchy. On mówi, jak ja stanę przed Panem Bogiem? Czy bogami może? Zależy, kto w co wierzy, nie? Z czym? Ledwo liźnięta literatura, angielski jako tako, ruski lepiej, ale ten... Mówi, bez znajomości greki, łaciny, z ledwie zaczętym Prustem, Joyce'em. Bez... tylko z tym, co było, co widziałem w telewizji. Straszne odkrycie. Ja pamiętam, że jak ja to czytałem, to mi było tak łyso. Jestem magistrem sztuki i mam te same wyrwy, co wszyscy ludzie. Ja mówię, za wcześnie umieram. Ja nie zdążyłem tego wszystkiego zrobić. A powiem wam, teraz mam coraz więcej czasu i ja zastanawiam się, nadrabiać to, opłaca się do śmierci, czy jednak korzystać z życia. No jak ja stanę przed Panem Bogiem? Ja mówię, pazura, zmarnowałeś czas. Nie umiesz tego. Ja, Jezus Maria, no wielu rzeczy nie umiem. To jest smutny monolog. Nawet z zębami miał problem, że zęby ma z przodu jako takie, a dalej ma gruzy. I że to jest, że za wcześnie, że jego zawsze się bał, że umrze ze strachu, że go, to było, że najedzie go mały chłopiec na dużym rowerze. To mi się strasznie podobało, że to go przerazi. A tu nagle niewinny żart sprawił, że dostał zawału i umarł. I ja leżałem w trumnie w ostatniej scenie. Znaczy w przedostatniej, bo ostatnia to jest oczywiście w prosektorium, ale w przedostatniej leżałem w trumnie. No i nawet brat, czyli Piotrek Machalica, podchodził mi tak, klepał w głowę nawet po śmierci. Dzieci nawet nie przystanęły, córka poszła. Żona tylko powiedziała: żegnaj, Adaś. I taki był sam w tej trumnie. Pamiętam, że leżałem w tej trumnie. Podobno jak się leży w trumnie za życia, to się potem bardzo długo żyje. Ale powiem wam, niewygodnie jest w trumnie. Nie widziałem, że tak jest niewygodnie. Ty widziałeś, Adaś, że jest niewygodnie? To nie jest łóżko, stary. To leżysz na desce. No nie, no bo co trupowi? Po co mięciutko trupowi? Ale co ty? To jest deska, leży na desce, ja pierdykam, wszystko boli. Nawet poduszka jest pic na wodę. To jest wszystko kłamstwo. Także, moi drodzy, nie polecam trumny, chociaż tuż przed tym, opowiadałem wam tę anegdotę, jak wyjeżdżałem z wytwórni, Cezary, rekwizytor z tego filmu, woła mnie, mówi: Cezary, ile ty masz wzrostu? Ja mówię, a po co ci mój wzrost? Mówi, bo na jutro
trumnę muszę dla ciebie kupić. I pamiętam to do dzisiaj. Tak mi wmurowało. No tak, bo przecież jak gram w trumnie, musi pod trumnę się kupuje pod wymiar. Nie możesz kupić trumny na 1,56 m, bo miał nóżki. Nóżki zgięte. No, tak się nie chowa. Dobra, ale ja się już chowam. Widzimy się za tydzień. Przygotowuję dla was odcinki z mojej ostatniej podróży na Zanzibar. Będą bardzo fajne. Byłem z całą rodziną, z moją kochaną Edytką. Także będzie ciepło. Bardzo dobrze poszedł odcinek o Malediwach. Co było dla mnie szokiem. Więc pozostańcie w szoku przed telewizorami. Widzimy się za tydzień. Pa!